Eminencje księże kardynale, wszyscy szanowni goście, chciałem powiedzieć, że jest wielkim zaszczytem dla Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przyjęcie do grona doktorów honorowych arcybiskupa Pragi, prymasa Czech, księdza kardynała Dominika Dukę. Chciałem z tego powodu i z tego miejsca przede wszystkim serdecznie podziękować księdzu kardynałowi za to, że przyjął tę godność naszej uczelni, a równocześnie pogratulować, że wracamy niejako do tego wymiaru historycznego współpracy Czech i Polski, Pragi, Gniezna, Poznania i teraz Warszawy, czego wyrazem jest obecność tutaj arcybiskupów Poznania, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Wiemy, że przygotowujemy się wszyscy do 1050. rocznicy Chrztu Polski i w tym kontekście także chciałem całkiem krótko zobaczyć na ten doktorat, który dzisiaj ksiądz kardynał otrzymał. Wiemy, że 1050 lat temu prawie zostaliśmy włączeni do rodziny narodów Europy chrześcijańskiej, zachodniej, dzięki Czechom i dzięki Pradze. Zawsze to podkreślamy i zawsze jesteśmy z tego dumni. Dzisiaj po 1000 z górą lat wszyscy stajemy przed takim samym zadaniem, jakie mają Czechy, jakie ma Polska, jakie mają wszystkie kraje Europy. Spór o to, który kraj jest bardziej zlaicyzowany, jest sporem bezprzedmiotowym. Natomiast pytanie brzmi, w jaki sposób dzisiaj w każdym pokoleniu, bo to wszczepienie nie jest raz na zawsze, w jaki sposób w dzisiejszym pokoleniu dokonywać tego wprowadzenia i wprowadzania przez także uczelnie katolickie, przez Kościół, nowych pokoleń do tej rodziny narodów Europy chrześcijańskiej, wyrosłych z chrześcijaństwa przede wszystkim, ale równocześnie pytanie jest także, w jaki sposób otwierać Europejczyków na głód, potrzebę wartości duchowych, wartości moralnych, co jest niezwykle ważną rzeczą. Przypomniał nam o tym wielki papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi. O tym pewnie wszyscy wiemy, ale przypomniał o tym, że rozwój techniczny, rozwój naukowy się sumuje, przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Rozwój duchowy i moralny gorzej. Każdy człowiek w pewnym sensie zaczyna jak tabula rasa od nowa i w związku z tym to zadanie, o którym mówię w kontekście doktoratu księdza kardynała, jest zadaniem podejmowanym ciągle na nowo. Wydaje się być w obecnym pokoleniu zadaniem jeszcze trudniejszym w Europie niż bywało w poprzednich latach i w poprzednich wiekach. Jeszcze raz gratuluję, jeszcze raz dziękuję i życzę księdzu kardynałowi wiele owocnych działań w duchu tej pokornej służby, jaką ksiądz kardynał pełni wobec narodu czeskiego, a także jako kardynał wobec Kościoła powszechnego. Bóg zapłać i szczęść Boże.